Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, Estera Fliger, 9. odcinek Dawno, dawno czemu, programu historycznego w Resecie Obywatelskim. Mamy majówkę, weekend majowy i bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowali się spędzić popołudnie, wieczór z programem historycznym i mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę i będzie dzisiaj bardzo ciekawie. A jesteśmy w przededniu 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, także część programu poświęcimy temu wydarzeniu, zaś w drugiej zmienimy temat o 180 stopni i spotkamy się z Pawłem Sawickim z Muzeum Auschwitz, który opowie o nowym projekcie muzeum, który ma cel upamiętnienia pierwszych Polaków deportowanych do obozu. Jest to bardzo ciekawy projekt, bo włącza młodzież w działania w przestrzeni pamięci. Ale na początek zaraz do nas dołączy pierwszy gość, ja go teraz przedstawię. Będzie z nami profesor Andrzej Chwalba, który jest kierownikiem Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest znawcą religijnych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych aspektów dziejów Polski i Europy na przełomie XIX i XX wieku. Jest znakomitym badaczem stosunków polsko-rosyjskich i najnowszych dziejów Polski. To autor między innymi takich książek jak Trzecia Rzeczpospolita, raport specjalny i Samobójstwo Europy, Wielka Wojna 1914-1918, a także książki o przegranym zwycięstwie, a więc o Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Profesor jest również członkiem Rady Muzeum Historii Polski i był także członkiem Międzynarodowego Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Więc drodzy Państwo, mamy znakomitego historyka. Ja jeszcze tylko powiem, że jako studentka historii uczyłam się z podręcznika pana profesora. Także dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszymy, że jest pan dzisiaj z nami i jest naszym gościem. Ja też zachęcam oglądających Dawno, dawno czemu do zadawania pytań, bo myślę, że uda się część pytań zebranych na czacie przekazać panu profesorowi. I na początek moje pytanie będzie o to, czy Konstytucja 3 maja, bo pan profesor w jednym z wywiadów nazwał ją bardzo nowoczesnym testamentem, no ale właśnie, jednak testamentem. Czy ona rzeczywiście nie mogła nic zmienić? W którym momencie losy pierwszej Rzeczypospolitej były już dawno przesądzone? Znaczy, ona mogła zmienić losy, gdyby nie była uchwalona. Natomiast w momencie, kiedy zostaje uchwalona, to ona przesąda losy, bowiem prowadzi do nieuniknionej wojny polsko-rosyjskiej, w której Rzeczpospolita, prawdę mówiąc, nie miała żadnych szans. Nawet historycy, bardzo optymistycznie zapatrujący się na dzieje historii Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej, no, nie dostrzegają w wojnie 1792 roku jakiejkolwiek szans zwycięstwa. Owszem, widzą w powstaniu listopadowym, ale nie w tej wojnie. Dysproporcja była zbyt duża. A ta przegrana wojna prowadziła do drugiego i do trzeciego rozbioru. I do końca dziejów Rzeczpospolitej. A w którym momencie dzieje Rzeczpospolitej były przesądzone? Bo chyba długo już przed uchwaleniem Konstytucji. Ja bym się tak bał powiedzieć, że losy są przesądzone, bo wiadomo, no, łatwiej nam powiedzieć z perspektywy czasu, że to jest przesądzone. A w moim przekonaniu to przesądzone być nie musiało. Szereg wydarzeń, które się pojawiły w okresie stanisławowskim, w czasach panowania króla Stasia, czyli po 1764 roku, ich uniknięcie mogłoby doprowadzić do przetrwania Rzeczpospolitej, przynajmniej do momentu, kiedy się pojawi w Europie Środkowej Napoleon. Czy Napoleon byłby zainteresowany podtrzymaniem gasnącego państwa, czy też przeciwnie, byłby zainteresowany zniszczeniem tego państwa, jest sprawą otwartą oczywiście. Natomiast mówiąc językiem niehistorycznym, byśmy się mogli doczołgać do tego roku 97-98, kiedy to odchodzi Katarzyna, a jej syn prowadzi politykę zdecydowanie
inną niż ona. Natomiast warunkiem to po pierwsze, pierwszy rozbiór nie musiał zaistnieć, ale no, na skutek determinacji konfederatów, którzy utworzyli Konfederację Barską, której głównym celem jest walka z królem, czy wysadzenie ciołka z królna, ponieważ za królem stanęła Rosja, bo nie chciała, żeby król ustąpił, no to przegrał król i przegrali Konfederacji, przegrała Rzeczpospolita. To jak wiadomo, że najgorzej jest ten pierwszy krok. Zaborcy uznali, że skoro nam się udało po raz pierwszy, to nam się uda również po raz drugi. Dlatego również rewolucyjne w sposobie przyrządzenia tej potrawy o nazwie Konstytucja musiało spowodować destrukcję żołądka i problemy gastryczne. Panie profesorze, bo użył właśnie pan tego zwrotu, iż rewolucyjny produkt w postaci konstytucji. Kilka dni temu oglądałam debatę, którą zorganizowało Muzeum Historii Polski z udziałem profesora Richarda Batterwicka, bo muzeum wydało jego książkę Konstytucja 3 maja, Testament Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I profesor Batterwick mówi o tych wydarzeniach poprzedzających uchwalenie konstytucji, o uchwaleniu konstytucji, o Sejmie Czteroletnim, jako o rewolucji. Co pan profesor myśli o tym zwrocie? Czy to była rewolucja? Bo mówimy, prawda, o rewolucji francuskiej, czy chociażby, i tych rewolucji w historii było więcej, ale czy ten szereg wydarzeń, które miał miejsce w Polsce w XVIII wieku, w I Rzeczpospolitej, możemy określić mianem rewolucji? To znaczy tak, Sejm Czteroletni, który w momencie w 1988 roku, kiedy on rozpoczyna pracę, jeszcze nikt nie przewidywał, że będzie czteroletnim, bądź też będzie nazwany wielkim. Może przypomnijmy, że możliwość zwołania Sejmu, którym nie obowiązują reguły liberum veto, czyli tak zwanego Sejmu skonfederowanego, jest następstwem spotkania krótkiego, ale owocnego króla Stanisława Augusta w Kaniowie w 1987 roku z Katarzyną. To Katarzyna zapaliła zielone światło. Możecie dokonać reform, oczywiście ograniczonych, nie takich, które doprowadzą do zerwania pępowiny między Rosją a Polską. Natomiast możecie wzmocnić armię i reformować w jakimś tam stopniu państwo. I teraz jak Sejm rozpoczyna obrady, to ten rok 8, 9, nawet 90 trudno nazwać za rewolucyjny. Chyba że uważamy zmiany, które się wówczas dokonały, za rewolucyjne. Natomiast sposób dochodzenia do tych zmian był zgodny z prawem. Natomiast już w 90 roku wyraźnie widać, że pod wpływem wydarzeń we Francji, czyli rewolucji francuskiej, burzenia Bastylii, pod wpływem również wydarzeń rewolucyjnych, buntów na przykład w dzisiejszej Belgii, w dzisiejszej Holandii oraz w niektórych państwach niemieckich, w Piemoncie włoskim, zaczyna ten wulkan, który nazywa się Europą, zaczyna drgać. I te impulsy docierają nad Wisłę, może z opóźnieniem, ale wystarczająco były silne, żeby pobudzić emocje. I nasi politycy, skądinąd bardzo szlachetni i patrioci, nie można im patriotyzmu odmówić, ale jednak zaczynałem działać, no jednak w okresie takiego pewnego wzburzenia. I teraz tak, do kwietnia roku 1991 wszystko jest lege artis. Ambasador rosyjski nie protestuje. Dlaczego do kwietnia? Bo w kwietniu stały się i w marcu i kwietniu dwie bardzo ważne rzeczy. Dzieło Sejmu, to jest chyba najwspanialsze, właśnie wtedy się dokonało. Mianowicie pozbawiono gołotę, niestety zwaną niekiedy hołotą, niestety, szlachecką, która no, wisiała na klamce pańskiej, magnatów, głosowała tak jak pryncypał zarządził, zrywała sejmy, zrywała sejmiki, demoralizowała, ulegała korupcji. I oni zostają pozbawieni wpływu na władzę. Mało tego, rewentują całą Rzeczpospolitą. To jest piękna sprawa. Nie rewentują swojej ziemi. Poseł ma reprezentować całą Rzeczpospolitą. Po pierwsze. Po drugie,
ukochane dziecko króla Stasia, mieszczaństwo i miasta królewskie otrzymują prawa polityczne, w tym posiadanie majątków ziemskich, sprawowania godności urzędu. Do tego momentu, natomiast sama konstytucja no, dokonała się w sposób rewolucyjny. Wszystko, co można było złamać, zostało złamane. Wszystkie prawidła dokładnie precyzujące regulamin, choćby to, że 3 dni przed pierwszą sesją mają posłowie otrzymać dokumenty. No, dzisiaj też mają otrzymać dokumenty. Oczywiście tak się nie stało, że zwołano tylko tajemnymi kanałami tych posłów, którzy są zaprzysiężeni. Posłów i senatorów jest 500, bo to jest podwójny Sejm. A głosujący za konstytucją będzie tylko 110. Czyli normalną koleją rzeczy. Gdyby się Sejm zebrał, tak jak miał się zebrać 5 maja, to by konstytucja nie mogła być uchwalona. Dlatego oszukać opozycję, przynajmniej na chwilę. Później jak opozycja próbowała złożyć protest w Sądzie Grodzkim w Warszawie, stukają, drzwi zamknięte. To było dobrze przygotowane, ale to jest agrewolucyjne. Później to podnoszono, że nie mogliśmy złożyć protestacji w Sądzie Grodzkim. To było praktykowane. Także no, krok za krokiem to było wydarzenie rewolucyjne o rewolucyjnych konsekwencjach. To znaczy, uderzamy w Rosję i uderzamy w większość szlachty i magnaterii. Zdecydowaną większość. I to jest problem. Czy pokonamy większość szlachty, do tego jeszcze czy pokonamy Rosję? Bardzo to było odważne. A panie profesorze, spróbujmy porozmawiać o kulturze politycznej ówczesnej Rzeczpospolitej. Jaka ona była? A co pani redaktor ma na myśli, mówiąc kultura polityczna? W kontekście na przykład tego, że dzisiaj tyle mówimy o sporach polityków i o atmosferze debaty publicznej i politycznej, to gdybyśmy spróbowali porównać ją z ówczesnymi czasami, czy właśnie pomówić o tym w tym kontekście, jaka ona była wtedy? Atmosfera towarzysząca. No jednak dzisiaj zdecydowanie spokojniej i co prawda wzajemnie hejtujemy, natomiast nie używamy broni, czy to palnej, czy szabli, czy rapierów przeciwko sobie. Przecież niejednokrotnie podczas sejmów, w tym również sejmów elekcyjnych, no byli ranni, byli zabici. Także z tego punktu widzenia, te podziały, które wtedy były między tak zwanych malkontentów. Malkontenci to są ci, którzy, no właśnie, są malkontentami. Nie podoba im się. Jakakolwiek zmiana, mówili na wszelką zmianę, nie. Liberum veto, nie. Wolna elekcja, nie. Pozostawmy tak, jak było zawsze, bo to jest, Polska ma idealny ustrój w Europie. Nikt takiego ustroju nie ma. To było zgodnie z prawdą. Natomiast byli bardzo kutliwi, bardzo swarliwi. Jak wiemy z rozmaitych opisów, szlachta chętnie sięgała do ostatecznego argumentu, czyli argumentu siły. Chwytała za broń. Nawet te motywy, no w końcu najbardziej znanym poemacie polskim, czyli Panu Tadeuszu, ten motyw użycia broni, on się pojawia. Nie mam argumentów, też zostaje argument siły. Nie ma argumentu słownego. Ponadto w wypadku liberum veto, to niejednokrotnie było tak, że poseł opłacony przez magnata, który był zainteresowany zerwaniem Sejmem, krzyknął liberum veto, przed otwarte okno wcześniej przygotowane, wyskakiwał na koni, szybko się wycofywał. No i nie pościg za nim, no ale krzyknął liberum veto, Sejm jest zerwany. I to było nieszczęście, że nie było nawet dyskusji. Natomiast jeśli mówimy o kulturze politycznej, to możemy pomyśleć również o ówczesnym, można powiedzieć, salonach warszawskich, bo one się wtedy pojawiają, salony polityczne, i o dyskusji na łamach prasy. No wielką zasługą króla jest uruchomienie czasopisma o nazwie Monitor. On stale wychodzi, redagowany jest przez bardzo proreformatowskich dziennikarzy,
którzy używali niejednokrotnie no, mocnego języka. Czy rzeczywiście można by nazywać języka monitora językiem nienawiści? Można by się doszukać, można by się doszukać. To jest kwestia smaku, gustu i tego rozumienia. Także ja bym aż tak bardzo nie dramatyzował, aczkolwiek to bardzo boli, widząc dzisiejsze swary i kłótnie, gdzie sprawa Rzeczpospolitej, czyli tego celu nadrzędnego, jest na drugim planie. I to był problem Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Że takie parafialne spojrzenie, lokalne spojrzenie, gminne spojrzenie posłów, z tym się wiązało, co mówiliśmy, że przez wieki poseł reprezentował ziemię, czyli swoim mocodawcą tak naprawdę, a nie reprezentował majestatu Rzeczpospolitej. On nie zabierał głosu jako przedstawiciel całości, tylko swojej ziemi, tam gdzie był sejmik. I to powodowało, że siłą rzeczy moje myślenie jest partykularne, bardzo ograniczone. Nie widzę świata, świat mnie nie interesuje. To jest za moją wiedzą, za moim powiatem. Interesuje mnie mój powiat, bowiem moim szlachcicą z powiatu zdaje sprawozdanie. Także z tego punktu widzenia tutaj to dobre pytanie, panie redaktor, bowiem to pokazuje, że takie lokalne, parafialne właśnie, czy powiatowe spojrzenie no było bardzo niewłaściwe i skutkujące negatywnymi konsekwencjami w postrzeganiu Rzeczpospolitej jako dobra wspólnego. A teraz zatrzymajmy się chwilę przy postaci, jak pan profesor bardzo ładnie mówi, króla Stasia. No chyba nie ma zbyt tak wielu postaci w historii Polski o tak bardzo czarnej legendzie. A ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj spróbowali powiedzieć coś pozytywnego o królu Stanisławie Augustie Poniatowskim i może go spróbowali trochę obronić. A więc Stanisław August Poniatowski okiem pana profesora. Znaczy... W takiej książce wydanej półtora roku temu, Zwrotnice dziejów, historie alternatywne, gdzie rozmawiamy z panem rektorem Wojciechem Harpurem, no cały rozdział jest temu poświęcony, również Konstytucji 3 maja i królowi Stasiowi. Pozwoliłem sobie na takie skrócenie dystansu do panującego, nie tylko z racji tej, że to już minęło ponad dwa stulecia, ale również dlatego, że on ten Staś tak trochę się dobrze kojarzy jako osobą, która jest osobą dosyć ciepłą, ale jednocześnie lubiącą wygody, bo król lubi wygody, doceniał wygody, no stąd między innymi to jego nieustające zadłużanie się, a zadłużanie powodowało uzależnienie się od Rosji jako partnerszej matki. Natomiast tak, na pewno był znakomicie wykształcony, czyli miał potencjał intelektualny. To był mądry król, tylko on się urodził w niedobrym czasie. W wyjątkowo paskudnym czasie pełnego bezchołowia, rozkładu państwa, przecież nie ma armii, nie ma aparatu państwa. No trudno powiedzieć cokolwiek dobrego, że Rzeczpospolitej gasnącej w oczach, zanikającej, kiedy ten potencjał intelektualny i ekonomiczny był marnotrawiony, tak że się łza wokół kręci. I on to widzi. I przychodzi jako człowiek familii, czyli Czartoryskich, z gotowym projektem reform. I on te reformy podejmuje. Co w pewnym momencie zaniepokoiło Repnina, czyli ambasadora, który uruchomił sarmacką szlachtę przeciwko królowi. Czyli mamy Konfederację Barską, o której wspominaliśmy. Ale on później dalej prowadzi to, co jest możliwe, dzieło reform. Teraz jaki on ma pomysł? No dobrze, nie mając armii, nie mając aparatu, chce uratować Polskę. A wokół siebie ma trzech agresywnych sąsiadów mających w sumie kilkaset tysięcy żołnierzy. 30-40 razy więcej niż my. No takie były proporcje. Ocenił, że najbardziej agresywni są Hohenzollernowie, Pruscy i Habsburgowie Austriaccy. I chyba miał rację.
zwłaszcza Hohenzollernowie Prusty. Natomiast uważał, że ze względu na jego bardzo intymny, bliski kontakt z kiedyś Katarzyną, w końcu to była krótka, co prawda, ale intensywna miłość, co w końcu owocem jest dziecko, które się z tego związku urodziło. I on do końca wierzył, że coś tam jeszcze w tym serduszku Katarzyny pozostało, ale ja sądzę, że ona była zimnym politykiem i chyba nic tam nie pozostało. To pozostały tylko królewskie imaginacje, że jest inaczej, to jest jego słabość. Że on wierzył kobiecie, która jest politykiem w pierwszej kolejności, zimnym, chłodnym, wyrachowanym, błyskotliwym politykiem, a płeć naprawdę dla niej nie ma znaczenia. Z tego punktu widzenia. Czyli on ma wyobraźnię polityczną, potrafi okiełznać emocje i on wybiera Rosję jako sojusznika. Ale to nie jest sojusznik pełnoprawny. On wie o tym, że związek z Katarzyną będzie przypominał związek znany z historii między seniorem a wasalem. Ona jest seniorem, a on jest wasalem. Dobrze. Co wtedy ma Rzeczpospolita? Rzeczpospolita trwa jako całość, bo gwarancją niepodległości jest, no, pół niepodległości. Jest Rosja. I Rosja nie dopuści Habsburgów i Hohenzollernów do rozbioru. I to był dobry pomysł. Wydaje mi się, że jedyny realny. No coś za coś. Albo chcemy mieć wszystko, faktycznie nic, albo chcemy mieć cokolwiek. I każda generacja polityków, łącznie dzisiaj w Polsce, stawia to pytanie. Czy bierzemy wszystko, czy bierzemy tylko część? I on chciał brać część, bo to było realne. Nie wszyscy rodacy to rozumieli. Z tego punktu widzenia oceniam go wysoko, na dobrą czwórkę. Natomiast, no niestety, nie miał uporu. Nie miał determinacji wokół. Nie miał tej siły charakteru. Nie potrafił, tak jak rasowy polityk, no uderzyć mocno w stół i powiedzieć, tak ma być. On tego nie potrafił. To był pełen elegancji, dobrych manier, bardzo kulturalny pan. Wrażliwy, jeśli chodzi o muzykę, sztukę i tak dalej. To jest rzecz znana. Ja się koncentruję na polityce. Natomiast zarzucał mu się i słusznie, że nie miał talentu wojskowego. Ale mądry król nie musi być na pierwszej linii frontu. Wystarczy, że on o armię zadba, a na cele armii podstawi tego, kto się na wojsku zna, mianowicie swojego bratanka, księcia Józefa Poniatowskiego. Także akurat tutaj te opinie, że no facet tchórzliwy, że wojsko to mierziło go, że nie lubiał przebywać wśród żołnierzy. Dobrze, oczywiście, nie musi tak być. On może wyprzedzał o 200 lat epokę, czyli wyprzedzał to, co się dzisiaj nazywa cywilną kontrolą nad armią. Tak jak w NATO. Cywilna kontrola nad armią. On uważał, że on ma kontrolę nad armią, ale armią dowodzić nie będzie, bo na tym się nie zna, ani tego nie lubi. Król dostał od pana profesora mocną czwórkę. A konstytucja? Na jaki stopień pan profesor ocenia konstytucję 3 maja i czy jest z czego być dumnym i dlaczego? To znaczy tak, on był... Wiadomo, że w tej chwili jesteśmy w stanie powiedzieć, w jakim procencie, w jakich momentach tutaj król przesądził o treści. Natomiast wbrew temu, co Zbyszewski kiedyś pisał, że facet nie czytał żadnych książek, ja mówię królu Stasiu, jest nieprawdą. Jego biblioteka i te strony, które przegląda, wyraźnie widać przegląda, Johna Locke'a, znał doskonale oświecenie francuskie. No i znał również tradycję polskiego parlamentaryzmu. On był dobrze przygotowany. To jest w jakimś stopniu jego dzieło. Nie powiem, że ma copyright tylko do 3 maja, bo Potocki, jego sekretarz również osobisty i również pod koniec Hugo Kołłątaj. Może warto pamiętać, że w szkołach Unii Europejskiej uczymy się, czy młodzież się uczy o tym, że w takim kraju jak Polska był Hugo Kołłątaj, zapewne z nazwiskiem Francuzi mają straszne problemy do wymówienia, podobnie jak i inni. Niemniej jest zapisane,
że to był pierwszy myśliciel w Europie, który wprowadził rzecz genialną w zapisie konstytucyjnym, prawie odpowiedzialność władzy wykonawczej przed parlamentem. Czy władza wykonawcza odpowiada przed parlamentem, dlatego mu się konstytucja amerykańska nie podobała, że prezydent ma za dużo władzy. Ale wracamy do króla Stasia. Czyli tu jest zespół pracujący nad tym. Teraz tak, dokument jest znakomity. To jest fundamentalne dzieło Rzeczpospolitej. Wspaniały naprawdę testament. O tym testamencie już wielokrotnie przez dzieje mówiliśmy w ostatnich 20-30 latach. Dzieło, które na wielu innych może pozazdrościć, jeśli chodzi o pomysł na reformowanie. Bo to nie był pomysł na reformowanie Europy. Ta konstytucja nie była dobra dla Europy, bo ona była w innym miejscu swojego rozwoju. To była konstytucja dobra dla nas. Ona mogła uratować, jeśli nie byłaby lekarstwem zbyt szybko podanym. I została zbyt szybko podana, no i uśmierciła tego, którego miała uratować. I król mówi tak, schowajmy tą konstytucję, dzisiaj byśmy powiedzieli do sejfu, powiedzmy do szafy królewskiej. Poczekajmy na dobry moment, bo nie jest to dobry moment. Jak uchwalimy tą konstytucję, zrywamy pępowinę z Rosją, Rosja nam tego nie daruje. Znam Katarzynę. Upokorzona Katarzyna ruszy na nas, nawet jeśli nie będzie targowiczą. Oczywiście nie mógł przewidzieć, że targowiczani, ale mówił malkontenci. Ale znowu został przekonany. Popełnił dwa kardynalne błędy, niestety król. Po pierwsze, nie schował konstytucji do szafy. I dwa, wyraził zgodę na sojusz z Prusami, który okazał się fikcyjnym sojuszem. Nic nie wartym. Także próbował, tylko brakowało mu tego gniewu wokół i tej determinacji. On łatwo ustępował, da się łatwo przekonać do pewnej koncepcji. No i ta konstytucja została przegłosowana i to wywołało wiadome konsekwencje. I targowice, bo musiało wywołać i oczywiście interwencję Rosji, bo Rosja nie mogła tego darować, bowiem Polska przestała być protektoratem Rosji, stała się krajem suwerennym. Ja mówię o tej pępowinie. Rosja tego nie lubi, nikt tego nie lubi, jak jest upokarzany. A panie profesorze, czy konstytucja 3 maja wzbudziła zainteresowanie w Europie, czy szerzej w świecie? Czy interesowały się nią inne narody, inne państwa? Z jakim odbiorem spotkała się na kontynencie? To znaczy ona jest, była i jest, zwłaszcza teraz jest traktowana jako dokument świadczący o mądrości polskich elit, no może elit wspólnego państwa na Ukrainie, wśród narodowców białoruskich, nawet w Estonii, oczywiście na Litwie. Proszę zwrócić uwagę, że sejmy, że ciało prawodawcze Litwy i Łotwy nazywa się podobnie jak polskie, Sejma i Sejmas. Więc to też świadczy o tym wspólnych korzeniach. Czyli te kraje, które są dziedzicami Rzeczpospolitej, ja wierzę, że po upadku Łukaszenki dołączy do tego kwintetu w tej chwili państw, bo też to Ukraina, dołączy Białoruś. Natomiast w Europie konstytucją bardziej znaną była konstytucja francuska, bo to wynikało z potencjału. Nasza słabość polega na tym, że my znikamy. Polski nie ma, to i nie ma konstytucji, która była naszym towarem eksportowym. Ten towar eksportowy nie staje się towarem eksportowym, bo doszło do rozbiorów. Później mamy Napoleona w Europie, mamy wojska rewolucyjne i konstytucją, która stała się wzorcową dla Europy, jest konstytucja belgijska, po rewolucji belgijskiej. To ona jest traktowana jako ten wzorzec konstytucji. Natomiast ona jest znana, 3 maja jest konstytucją znaną w literaturze anglosaskiej, niemieckiej, nawet skandynawskiej, w historii Polski jest wymieniana. Jakieś pamiętam studentów belgijskich czy francuskich o konstytucji 3 maja, studentów historii,
no to w zasadzie nic nie wiedzieli. Byłem w tym bardzo, bardzo zaniepokojony, bardzo mi było wtedy smutno, no ale to tak, tak to było, być może to było jednak parę lat dobrych temu. Teraz to się trochę zmieniło na pewno, bo tych książek na temat historii Polski przybywa. W Stanach Zjednoczonych jeszcze tym bardziej, bo tam wiadomo, konstytucja amerykańska. Dla Ameryki Południowej, no Ameryka Południowa przyjęła konstytucję amerykańską. Prawda? W większości krajów. Także ponadto jeszcze jedno, że ta konstytucja już w XIX wieku była konstytucją no, archaiczną, czy anachroniczną. Ona pasowała na ten czas. Ona dawała nam szansę, gdybyśmy byli zupełnie w innym otoczeniu politycznym, ale byliśmy w takim, jakim byliśmy i nie mogło się inaczej skończyć. Teraz zapytam o świadomość narodową, o w ogóle definiowanie narodu w Konstytucji 3 maja. To jakby jeden poziom rozważań, jak tam został ujęty naród, a drugi poziom to świadomość narodowa. Bo czasem mam wrażenie, że na przykład kiedy rozmawiamy o bitwie pod Grunwaldem, to rozmawiamy w takiej konwencji meczu Polska-Niemcy, iż wówczas obie strony miały świadomość pełną narodową, iż są Polakami i są Niemcami. A jak to było w tym okresie uchwalania Konstytucji 3 maja? Czym był naród? Czym była świadomość narodowa? O kim w ogóle mówimy jako o narodzie? Tak, ja do Grunwaldu nie chciałbym wracać, aczkolwiek warto wspomnieć, że po polskiej stronie Tatarzy nawet, byli Czesi najemnicy, Rusini, Litwini i tak dalej, a po krzyżackiej stronie byli na przykład Polacy, książęta polscy i polscy rycerze zaciężni. To w ogóle jest inny świat i to oczywiście w tym takim popularnym ujęciu, zwłaszcza z okazji świętowania bitwy pod Grunwaldem, kiedy się pojawiają grupy rekonstrukcyjne, to pani redaktor ma rację, to jest mecz Polska-Niemcy nieustający. Natomiast w tym wypadku tak. Pojęcie narodu jest co najmniej już kilkuwiekowe, z tym, że po pierwsze naród, przez naród szlachta rozumiała siebie. Czy wyłącznie klasa posiadająca, czy tak zwany naród polityczny, czy naród polityczny prawny, ci co mają prawa i przywileje upoważniające do rządzenia, do wyboru króla, do decydowania o prawach poprzez Sejm, oni są narodem, czyli mieszczaństwo, chłopi nie są narodem, czyli te 80, czy 70, czy 90%, no może nie 90, ale ponad 80%, mieszkańców Rzeczpospolitej nie jest narodem. Czyli to pojęcie narodu nie ma nic wspólnego z dzisiejszym rozumieniem narodu. Po pierwsze. Po drugie, przez naród, i to nawet myśli o oświeceniu francuskiej, uważano mieszkańców danego państwa. Jakbyśmy jechali autokarem z Polski, nie samolotem, to autokary dojeżdżają do placu, którego nie ma odpowiednika w Polsce, La Nation. Plac narodu, wielki, gigantyczny plac, narodu, bowiem oni bardzo to pojęcie sobie cenią. Oni jakby uważają się, że mają prawo do uważają się za twórca pojęcia narodu, z tym, że Francuzi identyfikowali państwo i naród. Czyli narodem są wszyscy, pod warunkiem, że mieszkają w państwie. Jeśli państwo francuskie by zniknęło, nie ma Francuzów. I stąd się brało już to rozmaite nieporozumienia, nawet wśród historyków, bowiem co by złego można było powiedzieć o Szczęsny Potocki? No dużo można było powiedzieć, w końcu lider Targowicza. Trudno cokolwiek dobrego powiedzieć. Natomiast on powiedział takie słynne słowa, że ja już nie jestem Polakiem. Ja już jestem Rosjaninem. Co to znaczyło? To nie znaczyło, że on jest etnicznym Rosjaninem. To znaczyło, że już nie jest częścią polskiego narodu politycznego, bo już nie ma Polski. Zniknęła Polska, to zniknął polski naród. Czyli nie ma Polaków
z punktu widzenia tej tradycyjnej nomenklatury. Dopiero stopniowo, romantycy polscy w tym mają udział, czy romantycy europejscy, zaczęto przez naród rozumieć wszystkich i naród może istnieć poza państwem. Tak jak na przykład u Mickiewicza Słowackiego. Naród może być poza państwem. Polski nie ma, naród polski istnieje. Natomiast co do świadomości, czyli z punktu widzenia polskiej szlachty, jeszcze raz mówię, chłopi nie są narodem. Czy mieli w związku z tym poczucie świadomości narodowej, to w ogóle tego pytania możemy postawić. No poddany nie może być Polakiem. Nie są Polakiem, bo Polakiem jest pan. On jest poddanym, on jest chłopem, on jest kmiotkiem, jak mówili o sobie, prawda? Jest gospodarzem. Natomiast nie jest Polakiem. Natomiast dopiero jak się zacznie pojawiać właśnie w latach 20-30 w romantyzmie to utożsamianie powszechne, lud, to też jest naród, no to kiedy ten naród polski zacznie się pod koniec wieku XIX kształtować, to wówczas stopniowo ludność włościańska, ludność mieszczańska, mieszczańska wcześniej, zaczyna identyfikować się z narodem w nowym rozumieniu. Że to wspólna kultura, wspólne dziedzictwo, język, religia, tradycje i tak dalej, i tak dalej. I pojęcie wspólnoty niezwiązane z podziałami majątkowymi czy z podziałami prawnymi. Wszyscy jesteśmy wspólnotą narodową, jednym narodem. I mamy prawo do własnego państwa, zwanego wtedy państwem narodowym. A to jest dopiero 100 lat później. Natomiast ma pani rację, pojawia się pojęcie narodu w Konstytucji 3 maja w tym rozumieniu, że my wszyscy jesteśmy narodem. To oczywiście na wyrost, to tak się reformatorzy, malkontenci, czyli przeciwnicy, targowiczanie, się z tym absolutnie nie zgadzali. A panie profesorze, teraz zastanówmy się chwilę nad znaczeniem Konstytucji 3 maja w pamięci Polaków w dobie rozbiorowej. Czy ona w ogóle miała jakieś znaczenie w tym czasie? W jaki sposób przetrwała w pamięci Polaków, mieszkańców ziem polskich w dobie rozbiorowej? Czy była jakimś symbolem, miała znaczenie? Tak, miała, ponieważ tak. No, przegraliśmy własne państwo, nie ma Rzeczpospolitej, to szukajmy w polskich dziejach czegoś, co ma wartość uniwersalną, co dowodzi o wspaniałości, mądrości reformatorskiej, czy wielkości narodu, tego politycznego wtedy wiadomo, bo inaczej być nie mogło. Jednym z tych ważnych dokumentów uznano dokument właśnie 3 maja, tym bardziej, że on był świeży. No te dokumenty 16-wieczne, znakomite, o których to nie będziemy wspominać, no one już trochę były przypruszone siwizną, natomiast to była świeżutki, świeża bułeczka. I tą świeżą bułeczkę no, chętnie chrupano i to chrupali wszyscy, i mieszczanie, inteligenci, i ziemianie, i magnaci, którzy zwłaszcza byli na wielkiej emigracji. Nawet część obozu wielkiej emigracji, mianowicie obóz hotelu Lambert, nazywał się obozem 3 maja. Wydawano pismo 3 maja. Także ta pamięć o tym dokumencie i o wielkości właśnie tej chwały narodu trwała, ale tak naprawdę przypomniano sobie dopiero w stulecie tego wydarzenia, czyli w roku 1791, kiedy po raz pierwszy w Warszawie od czasu powstania styczniowego zorganizowano niewielką, ale zawsze patriotyczną manifestację. I kiedy przypomniano sobie również wtedy o świątyni, która miała powstać jako botum dziękczynne, świątynia Poczności Bożej, też wtedy o tym mówiono, nawet szukano lokalizacji. Również w Galicji świętowano bardzo hucznie 3 maja i to stulecie bardzo przyczyniło się do upowszechnienia. Później mamy rok 19, święto narodowe. Dwa, sadzimy powszechnie dęby wolności, dęby niepodległości, tak zwane dęby konstytucyjne, które okupant niemiecki masowo wycinał jeszcze w 1939 roku.
W 1946 roku mamy manifestację najbardziej znane w Krakowie, trzeciomajową. To dowodzi manifestacja trzeciomajowa. No i polscy komuniści doszli do wniosku, że nie ma co dalej tego święta zostawiać, bo tylko będą same problemy i kłopoty. Znowu idą młodzi ludzie, studenci, kolejarze, pocztowcy będą znowu manifestować, więc najlepiej to święto zlikwidować. Także dopiero w latach 80. do niego, powiedziałam, no, w jakimś stopniu powrócono, a tak naprawdę w 89. znowu jest to święto, znowu się cieszymy, znowu się radujemy. Ono miało od samego początku, ten 3 maja, olbrzymi kapitał zaufania społecznego. Można powiedzieć kapitał społeczny. To wynikało z pory roku. Gdyby to był jakiś październik, listopad, początek grudnia, luty, styczeń, to zapewne 3 na przykład luty, no tak świętować, jak jest zimno, mroźno, zawieje i zamiecie, a tu rodzi się przyroda, wszyscy się zaczynamy inaczej czuć, zmieniamy ubrania, wietrzymy, świętujemy. Czyli coś fantastycznego, coś nowego i ten 3 maja z tą konstytucją na wszystkim, tak mówiąc może nie elegancko, dobrze pasuje. Dobrze pasuje i może nie tak pozostanie. No właśnie, teraz płynnie przeszliśmy do czasów współczesnych. Pan profesor powiedział o tym pomyśle sadzenia dębów, tak, jeszcze w XIX stuleciu, więc on brzmi bardzo nowoczesny sposób. I teraz, jakby zmierzając do puenty naszej rozmowy, chciałabym pana profesora zapytać o ocenę współczesnych paradygmatów upamiętniania takich wydarzeń jak Konstytucja 3 maja, no bo z reguły tego dnia pojawiają się płytkie przemówienia polityczne o tym, prawda, iż jest to drugi taki akt na świecie, albo druga strona sporu politycznego obrzuca jedną hasłem o zdradzie i targowicę, więc gdyby pan profesor zechciał się przyjrzeć temu, w jaki sposób dzisiaj, nie tylko może w kontekście Konstytucji 3 maja, wykorzystujemy rocznice historyczne, może je marnujemy, a może wręcz przeciwnie, dobrze celebrujemy. Właśnie to jest jakby generalny problem obchodzenia ważnych momentów dziejowych po roku 89. No cóż, to jest między patosem a sztampą. Sprawdzone środki oddziaływania, aczkolwiek trochę tą sztampowość próbują złamać, nie politycy, bo tego oczekiwać nie można, bo mają zupełnie inne zadania, inne cele, natomiast różne grupy rekonstrukcyjne, młodzi ludzie, którzy na przykład prezentują ciekawe filmiki związane z postaciami lokalnymi, z posłami, którzy wtedy głosowali, z rodzinami tych posłów, którzy pochodzą z danej ziemi. Te filmiki są później prezentowane w internecie i tam to świętowanie się w tej chwili przenosi. Czyli to świętowanie w realu jest właśnie takie tradycyjne, mało porywające, no manifestacje, jakieś przemówienia, jakaś orkiestra, jakieś ulotki, jakieś chorągiewki, kwiaty i tak dalej, i tak dalej. I to wiemy, tak było i tak będzie. Ale właśnie młodzi ludzie, oni korzystając również z tego czasu w tej chwili, który jest, że wszystko jest w internecie, no to wymyślają rzeczy niekiedy fantastyczne, święci się tym bawią i traktują tak trochę z pół dystansu to święto, ale dzięki temu to święto zyskuje. Ono się staje bardziej bliskie, ciepłe i poprzez taką niesztampowość tych filmów je oswajamy, zaczynamy je bardziej lubić i cenić. Bo ta sztampowość połączona właśnie z tym patosem przemówień, to ona jest zimna. Ona zniechęca. Także coś się dzieje dobrego. Coś się dobrego dzieje. A czy ta rocznica jest taką dobrą okazją do tego, żeby na przykład stała się wspólnym świętem Polski i Litwy? Mam wrażenie, że Muzeum Historii Polski robi bardzo dużo w tym kierunku na poziomie dyplomacji historycznej, chociażby wydanie książki pana profesora Batterwicka jest takim wydarzeniem. No ale właśnie, czy widzi pan profesor w tej rocznicy taką szansę, żeby uczynić z tego wydarzenie o charakterze bardziej międzynarodowym? To jest szerszy problem, mianowicie w latach 90. nasi sąsiedzi, Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Białorusini, mówili w zasadzie jednym głosem na temat dziedzictwa Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej. Pani jakiś historyk wie znakomicie, że te nacje
które albo uległy polonizacji, albo w ogóle nie miały żadnego głosu, bo były to nacje, które nie były narodem, oni byli tylko poddanymi. To były narody chłopskie. Oni się albo obruszali na Unię Lubelską i całe dziedzictwo Rzeczpospolitej oni odrzucali. A teraz nagle, no już dobry kilkunastu lat, ta polityka historyczna, jak ją zwał, tak zwał, krajów naszych sąsiednich ma coraz więcej wspólnego z naszym świętowaniem rocznie. Okazuje się, że właśnie wspólne świętowanie Grunwaldu, to nie tylko Polska, Litwa, ale również Ukraińcy się przyłączają. Ukraińcy się przyłączają. A świętowanie 3 maja, kilka lat temu było już wspólne polsko-litewskie, a w tym roku parlament chyba w Wilnie, czy w Wilniusie uznał, że rok 2021 będzie rokiem Konstytucji 3 maja, bo ona jest sukcesem. Czy to najlepsze świadczy, że ona była sukcesem? Co prawda, państwo upadło, ale jest to dowód w sprawie, że polska, czy litewska myśl polityczna była na tyle atrakcyjna, ciekawa, że była w stanie doprowadzić do powstania tak cennego, wartościowego i mądrego projektu politycznego. No to i trudno to kwestionować. Także to jest zupełnie rzecz nowa. To jest bardzo rewolucyjne właśnie, że zaczynamy to doceniać. Oczywiście polityka prezydenta Putina bardzo nam w tym pomaga. Bardzo dziękuję. Bardzo dobra puenta. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w programie. Jestem zaszczycona, że znalazł pan profesor czas i poświęcił go, by opowiedzieć słuchaczom i słuchaczkom o Konstytucji 3 maja i pierwszej Rzeczpospolitej, a także współczesnej jej pamięci. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie profesorze, za wizytę w programie. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa i moim gościem był profesor Andrzej Chwalba, a teraz zaproszę Państwa na kilkuminutową przerwę muzyczną i po przerwie spotkamy się z panem Pawłem Sawickim z Muzeum Auschwitz i porozmawiamy o nowym projekcie muzeum, a także o działalności tej placówki w mediach społecznościowych, która jest bardzo ciekawa i tworzy interesującą wspólnotę pamięci w przestrzeni internetowej. Także zapraszam na chwilę przerwy, chwilę oddechu i widzimy się, drodzy Państwo, za kilka minut. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się Panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej
Dobry wieczór Państwu, Estera Fliger, dawno, dawno czemu, program historyczny w Resecie Obywatelskim, 9 odcinek. Przy okazji też przypomnę, bo mamy majówkę, więc jest okazja, troszkę czasu wolnego, wszystkie poprzednie odcinki programu dostępne są w formie podcastów, także można odsłuchiwać. I teraz, drodzy Państwo, przedstawię kolejnego gościa. Jest z nami Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz. Pan Paweł Sawicki pracuje w muzeum od 2007 roku, wcześniej był dziennikarzem programu Drugiego Polskiego Radia, jest autorem cyklu audycji Auschwitz między zbrodnią a świętością, w którym wykorzystywał relacje dźwiękowe byłych więźniów pochodzące z archiwum Miejsca Pamięci Auschwitz. I pan Paweł Sawicki zajmuje się administrowaniem mediami społecznościowymi muzeum. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. I dzisiaj pretekstem do naszej rozmowy jest pewien projekt muzeum, ale zanim o nim porozmawiamy, to jeszcze o samej działalności mediów społecznościowych muzeum, która budzi powszechne uznanie, jak najbardziej słusznie. Ale moje pierwsze pytanie, muzeum przed pandemią. Ile rocznie gości odwiedzało Muzeum Auschwitz? Miejsce pamięci w roku 2019, czyli tym ostatnim roku przedpandemicznym, to jest nieco ponad 2 miliony 300 tysięcy odwiedzających. Także liczba bardzo duża. W przeciągu ostatnich 20 lat to jest wzrost czterokrotny. Na początku XXI wieku to było około 500 000 osób i w tych ostatnich latach przekraczaliśmy 2 miliony odwiedzających. No i pandemia zmieniła diametralnie sytuację. W tamtym roku wróciliśmy tak naprawdę do sytuacji sprzed 20 lat, to jest około 500 000 odwiedzających w tym roku. Nie wiem, jakie są perspektywy. 7 maja znowu otwieramy się po kolejnym lockdownie. Na razie w trybie weekendowym czekamy na powrót podróżowania tak naprawdę, bo to jest coś niezwykle ważnego. Z jednej strony
To był taki czas, ten czas majowy, kiedy polscy uczniowie przyjeżdżali do miejsca pamięci i raczej tych wizyt nie spodziewamy się niestety, chociaż to są oczywiście bardzo ważne rzeczy też w programie szkolnym i dla w nauce historii w Polsce, natomiast no oczywiście około 80% odwiedzających miejsce pamięci to są osoby z zagranicy i w tej chwili przy tym utrudnieniu i restrykcjach w podróżowaniu no będziemy czekać, jak ta sytuacja się zmienia, jak turystyka będzie się odbudowywać, wtedy będziemy podejmować decyzje, co dalej, ale to rzeczywiście dla nas tutaj w tym miejscu, które no, muzeum istnieje po to, żeby pokazywać tą autentyczną przestrzeń, po to, żeby opowiadać o historii w miejscu, gdzie ona się wydarzyła, to te puste przestrzenie w tej chwili od kilku miesięcy są no, bardzo poruszające też dla nas tutaj. Nie ma odwiedzających, a po to jesteśmy, po to, żeby tym wszystkim ludziom przybliżać historię Auschwitz. Pandemia jest wydarzeniem, którego nie sposób było przewidzieć, natomiast muzeum już od jakiegoś czasu, tak, od czasu przed pandemią, dużą część swojej działalności również prowadziło w przestrzeni internetowej, nie tylko w mediach społecznościowych, więc gdyby pan mógł powiedzieć, jaką ofertę muzeum ma w swoich zasobach w internecie, z czego mogą korzystać uczniowie, uczennice, a także nauczyciele, co mogą znaleźć osoby, no, które nie mogą dzisiaj odwiedzić muzeum w sposób realny? Rzeczywiście, oczywiście główna część naszej działalności to jest praca na miejscu. To jest ponad 300 edukatorów, którzy w ponad 20 językach oprowadzają odwiedzających. I to jest ta najważniejsza nasza działalność, oprócz tego, że są te regularne wizyty tradycyjne, czterogodzinne, to muzeum ma całą opcję wyboru, jeżeli chodzi o programy edukacyjne, pobyty studyjne i też być może o tych pobytach studyjnych online za chwilę, ale to była ta główna część naszej działalności. To, co działo się w internecie, było oczywiście istotne, ale skupialiśmy się raczej na tym, co na autentycznym terenie się dzieje. No ale oczywiście muzeum jest obecne w internecie, strona internetowa funkcjonuje, tam bardzo wiele informacji o historii Auschwitz przede wszystkim można znaleźć. Ale gdzieś na początku tego wieku zaczęliśmy to trochę zmieniać, rozbudowywać. I pierwszym takim dużym projektem stricte internetowym była budowa wirtualnego zwiedzania. Coś, co teraz jest niezwykle ważne i ten rok 2021 będzie pierwszym rokiem, kiedy więcej osób zapewne odwiedzi miejsce pamięci poprzez wirtualne zwiedzanie niż zwiedzanie tradycyjne, zwiedzanie na miejscu, więc od razu polecam serwis panorama.auschwitz.org i tam no, to nie jest coś, co może zastąpić wizytę w miejscu pamięci, to jest jasne, bo to poczucie bycia w autentycznej przestrzeni, za mną zresztą widzą Państwo bramę Birkenau, więc to przejście chociażby wzdłuż rampy wyładowczej tam, czy wejście przez bramę Arbeitsmachfrei na teren byłego obozu Auschwitz I, czy pobyt na dziedzińcu bloku 11, to są rzeczy, które w tej warstwie emocjonalnej nie są do zastąpienia oczywiście. Natomiast my zaczęliśmy myśleć o wirtualnym zwiedzaniu wiele lat temu. Zgłosiła się do muzeum firma, która zaproponowała nam wykonanie takich zdjęć i te zdjęcia zostały zrobione, takie panoramiczne odwzorowanie terenu. Natomiast kiedy to już wszystko było zrobione, my zaczęliśmy się zastanawiać, jaką to będzie miało wartość dla kogoś, kto otworzy to na stronie internetowej i my właściwie ten projekt na jakieś 2 lata wstrzymaliśmy. Uznaliśmy, że samo danie możliwości pokręcenia się po miejscu, bo to oczywiście można zwiedzać to miejsce, przechodzić z jednej przestrzeni w drugą, obracać ten obraz, że nie chcemy budować jakiegoś kolejnego internetowego gadżetu w pewnym sensie, tylko chcemy nasycić to wirtualne zwiedzanie i te panoramy wartością edukacyjną, historyczną, więc właściwie przez jakieś 2 lata dokładaliśmy do kolejnych panoram opisy historyczne, wybieraliśmy relacje ocalałych, które no, pozwalają tej osobie, która wejdzie w tą przestrzeń wirtualną, żeby no, miała szansę poznać tą historię
bardzo dogłębny. I oczywiście można przejść przez to wirtualne zwiedzanie, przeklikując się przez kolejne miejsca, zobaczyć, jak to wygląda, ale wiem, że są takie osoby i to też widzimy po statystykach tego zwiedzania, które tam potrafią spędzić bardzo dużo czasu, bo właściwie na każdym kolejnym oknie, w każdym kolejnym miejscu, no kiedy klikniemy zobacz więcej, przeczytaj więcej, możemy wejść w ten świat widziany oczami byłych więźniów i to jest niezwykle ważne połączenie dla nas i tutaj na miejscu i w tej przestrzeni internetowej, bo kiedy myślimy o miejscu pamięci, mamy do czynienia z takimi dwiema przestrzeniami autentyzmu. To jest ten autentyzm miejsca, niezwykle istotny i te wszystkie budynki poobozowe, ruiny, ogrodzenia, dokumenty, przedmioty my musimy zachować i to jest niezwykle ważna część naszej działalności, konserwacja tego miejsca, żeby ludzie mogli przez ten teren przejść i go zobaczyć, ale z drugiej strony mamy ten autentyzm słów, autentyzm świadków, autentyzm relacji i wspomnień i te dwie przestrzenie się uzupełniają. To staraliśmy się w wirtualnym zwiedzaniu jakoś zawrzeć, więc w tej chwili oczywiście no, będzie można za chwilę znowu przyjechać do miejsca pamięci, ale jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, to panorama.auschwitz.org. I drugą taką sferą internetową są lekcje internetowe. I te lekcje też rozbudowujemy od kilku lat. W tej chwili, o ile się nie mylę, jest tych lekcji prawie 30, chyba 26 oddzielnych lekcji. I też kiedy zaczynaliśmy myśleć o e-learningu w miejscu pamięci, było kilka ścieżek, którymi mogliśmy podążyć. I zaczynaliśmy eksperymentować i od takich kursów zamkniętych, gdzie uczestnicy logowali się na jakąś platformę i był z nimi wykładowca, ktoś z muzeum, czy ktoś z naszych historyków, czy edukatorów i próbował przez taki kurs tę osobę przeprowadzić. Natomiast coś, co było dużym wyzwaniem i jakimś problemem też, to po pierwsze bardzo dużo czasu zajmuje przygotowanie takiego kursu. Z drugiej strony na takiej platformie dotrzeć możemy do bardzo małej liczby osób, bo żeby ten kurs miał sens, tak samo jak zwiedzanie miejsca pamięci. No, te grupy, które w tej chwili zwiedzają, są maksymalnie 15-osobowe i to jest pandemia, natomiast normalnie zwiedza się muzeum w grupie 30-osobowej i to jest taka grupa, która pozwala na ten kontakt z edukatorem, przewodnikiem, na zadanie pytań, na to, żeby ta wizyta miała znaczenie edukacyjne także. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że jednak będziemy budować lekcje internetowe otwarte. Znaczy będziemy próbować wziąć jedno zagadnienie czy jeden temat z historii Auschwitz, obudować go maksymalnie wiedzą historyczną, relacjami, dokumentami, zdjęciami, przedmiotami, po to, żeby osoba, która chce poznać tę historię bardziej w głąb, miała szansę we własnym tempie przechodzić przez te lekcje. I znowu, jeżeli ktoś chce poznać tylko najważniejsze rzeczy, może tą lekcję przeklikać i przeczytać te główne akapity, ale jeżeli ktoś chce spędzić więcej czasu, to kliknie czytaj więcej i zapozna się z relacjami, z biogramami tych, których relacje wybraliśmy. I rzeczywiście te lekcje internetowe z jednej strony pozwalają poznać historię Auschwitz bardzo ogólnie, bo jest tam taka duża lekcja, która opowiada w ogóle o historii niemieckiego obozu Auschwitz i całym jego rozwoju, ale kolejne lekcje pozwalają przyjrzeć się tej historii w znacznie węższych perspektyw, bo znajdziemy i lekcje o samym początku istnienia Auschwitz i o pierwszych polskich transportach, znajdziemy lekcje o ruchu oporu i lekcje o ucieczkach, lekcje o Sonderkommando, lekcje o zagładzie Żydów, lekcje o losach więźniów Sinti i Romów, lekcje o sowieckich jeńcach wojennych, więc rozbudowujemy ten wachlarz lekcji po to, żeby dać użytkownikom, internautom, chociaż właściwie dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy internautami, żeby po prostu dać ludziom możliwość poznania bardzo wielu aspektów tej skomplikowanej historii Auschwitz, co jest niezwykle ważne dla nas. Wszystkie te lekcje są dostępne po polsku i po angielsku, ale na przykład ta główna lekcja o historii Auschwitz jest też przetłumaczona i na grecki, i na węgierski, na hiszpański, na arabski, na perski, na hebrajski, więc chcemy docierać. Internet daje nam tą szansę dotarcia do bardzo rozproszonej, ale też bardzo dużej grupy odbiorców, więc to są te trzy najważniejsze rzeczy poza mediami społecznościowymi, czyli strona internetowa, lekcje internetowe i
i wirtualne zwiedzanie. No i od 2009 roku jakoś powoli, stopniowo budujemy naszą obecność na zupełnie innej przestrzeni. Przestrzeni, która z początku wydawała się bardzo dużym eksperymentem i była czymś bardzo niepewnym. My mieliśmy i obawy, i zastanawialiśmy się, co stanie się, kiedy miejsce pamięci, które dba o pamięć o niemieckim nazistowskim obozie, które zajmuje się bardzo skomplikowaną historią, ale która też jest bardzo trudna, bardzo wrażliwa, i jak takie miejsce będzie odbierane także w przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie już nie, to nie jest już prezentacja jakiegoś tematu na jakiejś stronie, ale miejsce pamięci będzie wtedy w jakimś kontekście ludzkich wyborów, tego jak wyglądają ich polubienia i co się pojawi pod naszym postem i nad naszym postem. No i w 2009 roku zaczęliśmy i jak się okazało, możemy się tam jakoś odnaleźć i też wydaje się, że odbiorcy, użytkownicy mediów społecznościowych bardzo szybko zaakceptowali to, że po prostu jesteśmy kolejnym miejscem, które czy na Facebooku, czy później w kolejnych odsłonach istnieje w tych mediach. I teraz właśnie porozmawiajmy o tej części Państwa działalności, bo wyprzedził Pan rzeczywiście moje pytanie, byłam bardzo ciekawa tego odbioru, bo to wymagało pewnej odwagi, przełamania dekorum, prawda, i że takie miejsce właśnie pojawia się w mediach społecznościowych. I moje pierwsze pytanie dotyczące działalności na Twitterze. Do jakiej grupy odbiorców Państwo docierają? Ile osób w tym momencie śledzi konto Muzeum Auschwitz, bo są dwa, prawda? Jest polskojęzyczne i anglojęzyczne, więc gdybyśmy powiedzieli o skali tego przedsięwzięcia i w tym momencie jaką publiczność, jakich odbiorców gromadzi? Jeszcze zanim odpowiem na pytanie, jeszcze może jedna uwaga związana z tym, że no tak, kiedyś zastanawialiśmy się, czy powinniśmy być w mediach społecznościowych, ale jak pani powiedziała, ja tu pracuję już od kilku lat, ale pamiętam opowieści moich starszych kolegów, którzy mówili, że podobna dyskusja odbyła się jeszcze wcześniej, czy w ogóle miejsce pamięci Auschwitz powinno mieć stronę internetową. To były jeszcze w latach 90., kiedy internet raczkował, pojawiały się te same wątpliwości, czy w tym świecie stron www, gdzie jest właściwie wszystko i tak naprawdę nie wiadomo, w jakim kontekście wówczas jesteśmy odbierani, czy stronę internetową mieć powinniśmy. No, już wtedy, kiedy my zaczęliśmy myśleć o mediach społecznościowych, ta dyskusja była już tylko jakąś anegdotą, a teraz wydaje się, że też nasza obecność, czy na Facebooku, czy na Twitterze, jest już dość naturalna. Ten świat komunikacji internetowej zmienia się bardzo szybko i z jednej strony my musimy jakoś nadążać, ale z drugiej strony cały czas musimy pamiętać, w jakim miejscu pracujemy i że być może nie wszystko to, co w mediach społecznościowych jest odpowiednie w opowiadaniu o Auschwitz. Jeżeli chodzi o Twittera, my zaczynaliśmy z jednym kontem. I tak to było na początku, to był zdaje się 2013 rok, o ile ja się nie mylę, dawno temu. I w tej chwili to nasze główne konto twitterowe obserwuje 1 146 000 osób. Chyba tak, musiałbym spojrzeć, mogę to zrobić, bo siedzę przy komputerze i mogę się przełączyć, Państwo cały czas mnie widzą, więc sięgam w tej chwili, otwieram nasze konto i patrzę, ile osób obserwuje. 1 146 107 osób. I do kogo kierujemy tą naszą działalność? Do wszystkich. I to jest bardzo uniwersalne, bardzo trudne, być może nieprzemyślane, bo czasami takie pytania się pojawiają. Jak jesteśmy sprofilowani? Czy to są wiadomości, czy tweety, czy posty na Facebooku pisane do tej, do innej grupy? I tak jak miejsce pamięci jest miejscem, które przyjmie wszystkich, bo wydaje nam się, że każdy człowiek powinien zobaczyć to miejsce i poznać tą historię, co oczywiście nie jest możliwe w autentycznej przestrzeni. 2 miliony odwiedzających rocznie to jest ogromna liczba, ale to oznacza, że miliardy osób rocznie nie przyjeżdżają do miejsca pamięci. To tak samo staramy się w internecie i w mediach społecznościowych docierać
i prowadzić tą komunikację właściwie ze wszystkimi. I to jest ważne, bo możemy mówić, młodzi ludzie powinni się uczyć się o tym miejscu i młodzi ludzie głównie korzystają z internetu i to oni będą tym głównym odbiorcą. I chyba też tak myśleliśmy na początku, że no internet to jest kwestia, młodzież korzysta z tego medium, ale kiedy zaczęliśmy przeglądać te statystyki, które media społecznościowe nam pokazują i możemy zobaczyć mniej więcej, jakie grupy korzystają z tych stron, to zobaczyliśmy, że dużo więcej niż myśleliśmy tych osób nieco starszych, już nie 16, 25, ale 30, 40 i więcej korzysta i zagląda na Facebooka. Czyli to jest kwestia, raczej staramy się kierować nasz przekaz do ludzi, którzy mogą być zainteresowani poznaniem historii Auschwitz. Zainteresować tych, którzy wiedzą niewiele i pokazać im ścieżki takie, gdzie mogą dowiedzieć, poznać tą historię szerzej. Pokazujemy być może tą historię też w taki sposób, żeby pokazywać mniej znane i mniej oczywiste obszary historii Auschwitz, żeby nie poruszać się tylko w takich najważniejszych, takich trochę kliszach tej pamięci, w takiej świadomości, bo to jest coś, co też jest niezwykle ważne. Myślę, Auschwitz jest symbolem rozpoznawalnym na całym świecie. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Myślę, że jeżeli chodzi, i tu oczywiście jestem gotowy na usłyszenie kontrargumentów, to jest tylko moja własna interpretacja, ale że jeżeli chodzi o miejsca związane z II wojną światową, rozpoznawalne właściwie na całym świecie, to moim zdaniem takie miejsca są dwa. To jest Auschwitz i Hiroshima. Wiele takich miejsc, nie wiem, czasami ludzie mówią inwazja w Normandii, ale to jest raczej europejski kontekst II wojny światowej. Czy będą mówić o ataku Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku? Znowu, to jest niezwykle ważny element, czy Stalingrad. To są jednak takie nazwy nieco ograniczone geograficznie czy związane z którymiś teatrami wojny. Natomiast Auschwitz i Hiroshima jako takie dwa miejsca, symbole są na świecie rozpoznawalne, ale coś, co jest wielkim wyzwaniem i tutaj, i w przestrzeni internetowej dla nas jako edukatorów, uczących o historii tego miejsca, to, że za symbolem bardzo często nie idzie wiedza faktograficzna. To znaczy ludzie wiedzą, że Auschwitz było, ludzie wiedzą, że Auschwitz jest symbolem Holokaustu, wiedzą, że ginęli tu Żydzi, czy ginęły tu inne grupy ofiar prześladowanych przez reżim nazistowski, ale za tą taką symboliczną wiedzą bardzo często nie idą konkretne fakty. Znaczy, kiedy już wejdziemy w głąb i zaczniemy pytać, dobrze, to co wiecie o Auschwitz, to okaże się, że zaczynają się schody już od tej dualności Auschwitz jako z jednej strony obozu koncentracyjnego, z drugiej strony ośrodka zagłady, jak to wszystko razem funkcjonowało, a kiedy już wejdziemy w szczegóły, jest znacznie trudniej i też staramy się pokazywać takie fragmenty historii Auschwitz, które pozwolą ludziom zobaczyć być może z jednej strony jak mało wiedzą, albo jak symboliczna jest ich wiedza o Auschwitz, a my krok po kroku pokazujemy fakty, pokazujemy ludzi, pokazujemy wydarzenia, które no myślę, że naszą wielką rolą jest pokazanie, jak skomplikowana jest historia tego miejsca, jak skomplikowana i trudna i wielowymiarowa jest historia Auschwitz i coś, co jest, coś o czym opowiadam też jako przewodnik osobom, które tutaj przyjeżdżają, to mówię, że Auschwitz jest miejscem pamięci, ale my zwykle myślimy o miejscu pamięci i kiedy słyszymy miejsce pamięci, myślimy o jednej pamięci. Moim zdaniem Auschwitz jest miejscem wielu pamięci i to jest pamięć wielowątkowa, wielowymiarowa. Dla innych osób Auschwitz znaczy coś innego i my to wszystko musimy jakoś, musimy się w tym odnaleźć, musimy tą wielowymiarowość pokazać, więc musimy dbać o te wszystkie pamięci i o nich mówić. I więc myślę, że rzeczywiście raczej nie do jakiejś konkretnej grupy, ale do tych, którzy chcą poznać tę historię. I którzy chcą, i którzy, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to jest wybór. To znaczy ktoś musi chcieć polubić miejsce pamięci Auschwitz, kliknąć w swoim imieniu, obserwuj, czy lubię to na Facebooku, żeby otrzymywać kolejne informacje od nas. I to jest pewien wybór człowieka. Jeżeli ten człowiek chce poznać te
fragmenty historii, te elementy układanki, które my każdego dnia dostarczamy, no to już jest dobrze i być może część z tych ludzi sięgnie dalej. To znaczy nie tylko zobaczy zdjęcie i kliknie lubię to, co jest dla nas bardzo ważne, dla nas to jest taka świeczka internetowa, bo też znowu dyskusja była na ten temat, czy w ogóle, czy można to serduszko na, kiedy Twitter zmienił gwiazdki na serca, to zaczęła się dyskusja, czy pod ofiarą Auschwitz i pod zdjęciem można kliknąć to serce. Dla nas, znowu, nie sądzę, żeby Twitter specjalnie dla nas zmienił swoją infrastrukturę i zmienił przyciski i Facebook robi to troszkę inaczej, tam można kliknąć tą płaczącą emotikon, czy jakieś inne pokazać reakcje. Twitter na to nie pozwala, ale dla nas to jest wyraz pamięci, to znaczy, że ktoś klika i pamięta i dzięki temu też inne osoby mogą to zobaczyć, więc wtedy ta społeczność mediów społecznościowych działa. Właśnie powiedział Pan o tym, że choć Auschwitz jest miejscem rozpoznawalnym, to jest sporo do działania na tym polu zwiększenia wiedzy o tym, co się wydarzyło, bo co jakiś czas wracają do nas badania, na przykład wiedzy o Holokauście w Stanach Zjednoczonych wśród młodzieży, prawda, i z tym rzeczywiście bywa różnie. Ale powiedzmy sobie o tych dwóch fundamentach działalności Muzeum Auschwitz, chociażby na Twitterze, bo z jednej strony to jest działalność, która polega na prostowaniu pewnych nieprawidłowości, prawidłowych informacji, walce z fake newsami, korekcie niedomówień czy fałszerstw historycznych, a z drugiej strony to jest taka część upamiętniająca, każdego dnia pokazująca, że za tymi liczbami stoją konkretne historie, konkretni ludzie, konkretne twarze. Trzeba odwrócić tą kolejność. To jest przede wszystkim działalność upamiętniająca, edukacyjna, pokazywanie faktów, ludzi. To jest główna część naszej działalności i naszej aktywności w mediach społecznościowych i myślę, że 90-kilka% tej treści, którą publikujemy każdego dnia, to są właśnie treści związane z tą naszą misją pamięci, przypominania o kolejnych faktach, rocznicach, ludziach, wydarzeniach. I gdzieś na marginesie tej działalności, ponieważ internet pozwala nam na to i to jest coś, co bardzo ułatwiło naszą pracę, jeżeli chodzi właśnie o kontakt czy z dziennikarzami, czy w ogóle z dyskursem publicznym, czy z jakąś dyskusją, która dzieje się w ogóle w internecie, to rzeczywiście korzystamy z tych narzędzi także po to, żeby zwrócić uwagę na błędy, żeby poprosić o jakąś korektę, żeby też czasami zwrócić uwagę na takie uniwersalne problemy pamięci, bo one też się pojawiają również w związku z mediami społecznościowymi, bo my musimy z jednej strony, i naszą rolą jest, słowo promowanie nie jest dobre, ale to upowszechnianie wiedzy o Auschwitz i to robimy każdego dnia, ale z drugiej strony my staramy się jakoś chronić tą pamięć. To jest pamięć ofiar czy pamięć tego miejsca i pojawiają się coraz to nowe wyzwania, jeżeli chodzi o tą pamięć, ze względu na to, jak ludzie komunikują się w internecie. Instagram, też jesteśmy obecni na Instagramie, przyniósł kolejne wyzwania, część odwiedzających robi zdjęcia na terenie, część odwiedzających robi zdjęcia, które być może nie są do końca odpowiednie i też tą kwestię podnosiliśmy w mediach społecznościowych. Więc rzeczywiście ta szybkość komunikacji i szybkość przekazu, możliwość bardzo szybkiej reakcji czy opublikowania jakiegoś oświadczenia, stanowiska, czy nawet możliwość odpowiedzi komuś, jest bardzo, daje nam to możliwość szybkiej reakcji, ale jeżeli mówimy o tej kolejności i gradacji działalności, to najpierw pamięć, edukacja, upowszechnianie i nauka, a gdzieś na dole zdarza się, że rzeczywiście korzystamy z tych narzędzi po to, żeby zwrócić uwagę na jakiś problem. I codziennie to jest kilka historii, prawda? Kilka osób przypominanych. To ogrom pracy. Na Twitterze rzeczywiście od ponad roku tak to zacząłem robić i ciężko mi się z tego wycofać troszeczkę i nagle przestać. Postanowiłem pokazywać ludzi, więźniów, ofiary Auschwitz w dniu ich urodzin.
I tak zaczęliśmy to robić gdzieś zaraz przed dużą 75. rocznicą wyzwolenia Auschwitz, kiedy te nasze zasięgi twitterowe zaczęły rosnąć bardzo szybko, bo to był ten moment, kiedy my spróbowaliśmy najpierw 750 tysięcy obserwujących mieć na Twitterze i to się udało jeszcze przed rocznicą. Ktoś zaproponował, to może milion, to czemu nie? I udało się ten milion rzeczywiście uzyskać dwa dni przed 75. rocznicą wyzwolenia. I gdzieś w listopadzie, w grudniu, dwa lata temu zacząłem sięgać po nasze bazę danych, ale też patrzeć, czy jestem w stanie dotrzeć do jakichś innych, w internecie innych zbiorów archiwalnych i wyłuskiwałem te osoby, które urodziły się danego dnia, bo oczywiście my cały czas przypominamy o śmierci w Auschwitz, przypominamy o ludziach, którzy zginęli, ale śmierć w Auschwitz z punktu widzenia takiego uniwersalnego i ludzkiego była czymś niezwykle nienaturalnym. Znaczy, mordowanie ludzi w komorach gazowych, czy mordowanie ludzi zastrzykami fenolu, czy katowanie ich w beczkach ekskrementów, i tych historii znajdziemy mnóstwo, jest czymś nieludzkim i czymś koszmarnym, czymś strasznym, czymś, co nie jest normalnym doświadczeniem człowieka. O tym oczywiście musimy mówić. To, co nas łączy i to coś, co łączy każdą osobę, która do Auschwitz trafiła, deportowana przez Niemców, to jest to, że się każdy z nas się urodził, każdy z nas ma tą datę urodzin i to jest coś całkowicie uniwersalnego. I postanowiliśmy też, oprócz tego, że oczywiście przypominamy o tych tragicznych wydarzeniach, to zacząłem publikować osoby w dniu ich urodzin. I w końcu doszliśmy do takiego cyklu, że każdego dnia pojawia się 12 osób. Na Twitterze angielskojęzycznym to jest jedna osoba co dwie godziny, każdego dnia od godziny pierwszej naszego czasu do pierwszej naszego czasu, czyli tutaj działamy w wielu strefach czasowych, co jest ważne dla nas. Na Twitterze polskim od godziny 8 rano co godzinę pojawia się w tej chwili kolejna osoba. Czasami jest ich więcej niż 12, bo dochodzą nowe osoby, bo cały czas, zresztą ten cykl roczny już się zamknął, więc z jednej strony przypominamy te osoby, o których już wspominaliśmy, internauci czasami znajdują jakieś dodatkowe fakty albo znajdują zdjęcia członków rodziny, więc tutaj dokładamy elementy, ale też cały czas szukamy kolejnych osób, więc zdarza się już teraz dość często, że tych osób jest więcej niż 12 i też coś, co zacząłem robić chyba jakiś miesiąc temu, to danie szansy osobom na przesłanie nam nazwiska, bo większość z tych osób, o których mówimy każdego dnia, to te dane mamy albo z naszego archiwum, albo z Yad Vashem, albo z Memoir de la Shoah, albo z innych zbiorów archiwalnych, które istnieją. Natomiast często jest tak, że wielu osób tam nie ma, bo nie zachowały się jakieś dokumenty. Przecież nasz zbiór archiwalny to jest zbiór istniejący właściwie w około 10 czy 5% i nigdy nie będziemy w stanie poznać wszystkich nazwisk. I czasami ludziom się wydaje, że to jedno nazwisko co dwie godziny to jest przerażający ogrom tej historii, ale tak naprawdę my pokazujemy bardzo niewielki wycinek i niewielki fragment. I stworzyliśmy taki specjalny formularz, przypominamy o tym od czasu do czasu, że właściwie każda osoba, która ma krewnego, ktoś z rodziny, czy przeżył, czy zginął, może nam taką informację wysłać i zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. W tej chwili tych zgłoszeń jest kilkadziesiąt i ja sobie już odkładam te daty i szukam dalszych informacji. I to jest znowu szansa dla nas, żeby pokazać historie nieco bardziej osobiste, bo w archiwach bardzo często nie znamy historii rodzinnej, nie jesteśmy w stanie powiedzieć więcej niż ktoś się urodził się w tym miejscu, być może znamy zawód, a to też czasami jest złudne, bo my wiemy, że zdarzało się, że więźniowie rejestrowani w Auschwitz podawali zawody nieprawdziwe, bo lepiej było powiedzieć, że jest się ślusarzem niż że jest się adwokatem.
bo już więźniowie mieli poczucie, że Niemcy inaczej traktują przedstawicieli inteligencji na przykład niż kogoś, kto ma fach, bo już z jakiegoś doświadczenia wyszli. Więc oczywiście mamy te dane bardzo fragmentaryczne, a w tej wiedzy, pamięci rodzinnej możemy z tamtego źródła możemy pozyskać takie informacje, których nie będą miały archiwa i dzięki temu z jednej strony nasze archiwum może dowiedzieć się więcej, bo natychmiast będzie umożliwiany kontakt tej rodziny czy tej osoby z naszym archiwum i archiwum już będzie starało się znaleźć takie dane, które ich będą interesować. Natomiast my będziemy mogli na Twitterze pokazać kolejną osobę. To jest niezwykle ważne. To jest kolejne imię, kolejne nazwisko, kolejna twarz, którą możemy upamiętnić. To jest niezwykle ważne, żeby ludzie zobaczyli, patrzyli na te twarze, patrzyli na te osoby, czasami poruszy ich dziecko. Wczoraj bardzo duże poruszenie widziałem, ponieważ pokazaliśmy najstarszą ofiarę Auschwitz z okupowanej Holandii. 102-letnia kobieta, która tutaj została zamordowana i to też na ludziach robi wrażenie, ale czasami właśnie ludzie patrzą na osobę w ich wieku, albo z ich miasta, albo no ja pamiętam taką przedziwną, to też jest ta siła mediów społecznościowych, kiedy opublikowałem zdjęcie czeskiego Żyda, Jiří Popper on się nazywał i jakiś czas po opublikowaniu tego tweeta ktoś się odezwał do nas i rozpoznał w klapie na tym czarno-białym zdjęciu przypinkę, że to jest przypinka klubu Real Sociedad Hiszpanii. I zaczęło się pytanie, dlaczego ten czeski młody człowiek z Pragi ma przypinkę Realu Sociedad i zaczęło się internetowe śledztwo już poza nami, to i dziennikarze i działacze klubu Real Sociedad się w to zaangażowali. Okazało się, że wiele lat wcześniej powstał w Pradze żydowski klub piłkarski, to niemieccy Żydzi w Pradze taki klub powołali i ten klub, w którym już nie pamiętam w tej chwili dokładnej daty, nie będę tego teraz odszukiwał, ale w którymś momencie ta drużyna piłkarska wyjechała do San Sebastian grać z Realem Sociedad, a chyba rok później czy dwa lata później odbyła się rewizyta i Real Sociedad przyjechał do Pragi, więc być może, no, oczywiście odpowiedzi na to pytanie nie znaleźliśmy do końca, ale to połączenie faktów jest, być może on był fanem, być może ktoś z rodziny grał, być może ktoś, młody człowiek lubił podróżować albo zbierał pamiątki i tą przypinkę dostał, tego już nie będziemy wiedzieli, ale to poruszenie, które ten jeden tweet wywołał właśnie wśród piłkarskich kibiców na przykład był rzeczą niesamowitą i to, że w hiszpańskim Marce, czyli największym hiszpańskim dzienniku sportowym ukazuje się artykuł o tym Jiřím Popperze i tej całej sytuacji jest czymś niezwykle ważnym i to nie byłoby możliwe bez mediów społecznościowych, tak mi się wydaje, więc każde kolejne nazwisko to jest jakaś kolejna szansa też dla nas, żeby poznać tą historię nie z poziomu tych wielkich liczb, bo oczywiście to jest niezwykle ważne. 1 300 000 deportowanych, 1 100 000 Żydów, 150 tysięcy Polaków, 23 tysiące Sinti i Romów, 15 tysięcy jeńców sowieckich i tak dalej. To są rzeczy niezwykle ważne, ale myślę, że w tej edukacji pokazanie człowieka i to, że ktoś będzie mógł się przez tą jednostkę jakoś sięgnąć dalej i zatrzymać się na moment i też ludzie na Twitterze piszą, że dla nas te tweety to są takie momenty zatrzymania się, że ja pauzuję, czytam, czasami ludzie też piszą, że nie potrafią odczytać niektórych nazwisk, bo to są nazwiska czy polskie, czy czeskie, czy holenderskie i jak to wymówić, patrzą ile czasu dana osoba spędziła w obozie, to jest ważne dla ludzi i myślę dlatego to robimy, bo jest z drugiej strony i to jest ta siła mediów społecznościowych, że jest ta komunikacja zwrotna, że to po prostu jest dla ludzi istotne i oni, tak jak mówiłem, oni swoim wyborem obserwowania nas w różnych serwisach społecznościowych po prostu chcą pamiętać razem z nami. Właśnie przypomina mi się to, co kiedyś, bo mieliśmy okazję już wcześniej rozmawiać dla portalu OKO.press, pan wtedy powiedział, że Muzeum Auschwitz tworzy taką wspólnotę, internetową wspólnotę pamięci, więc to jest rzeczywiście niesamowite, że to takie działania, które włączają i jednym z jej ambasadorów, co często się podkreśla, został Mark Hamill, a więc Luke Skywalker, który też pomógł państwu w realizacji celu, jakim było osiągnięcie najpierw 750 tysięcy, a później miliona
obserwujących, prawda? To jest to chyba trochę zbyt dużo powiedziane, że został naszym ambasadorem, ponieważ my Marka Hamila o nic nie prosiliśmy. I to, to było coś, coś ciekawego, że oczywiście my próbowaliśmy do tej liczby 750 tysięcy na 75. rocznicę symbolicznej jakoś dotrzeć i w którymś momencie ja zauważyłem, że strasznie dużo powiadomień zaczyna przychodzić, znaczy, że dużo ludzi zaczyna obserwować nas na Twitterze i to się zwykle wiąże właśnie z jakąś taką sytuacją, że ktoś, kto ma bardzo duży zasięg, coś o nas napisze. Ja pamiętam, był taki jakiś włoski program publicystyczny, na żywo transmitowany i tam oni gdzieś na końcu powiedzieli, że Muzeum Auschwitz właśnie stara się i oni na żywo pokazali, jak wejść do naszego Twittera, jak kliknąć obserwuj. Nagle zobaczyłem, że my w ciągu 10 minut mieliśmy 20 tysięcy obserwujących z Włoch na przykład. No i w którymś momencie ja zauważyłem, że jakieś konto coś opublikowało, że ktoś zachęcił do tego, żeby jego obserwujący do nas obserwowali. I to był właśnie Mark Hamill, który sam z siebie, ponieważ dla niego to ważne, postanowił to ogłosić światu. I, no i to też to jest coś, co w tej sieci społecznościowej, w tej wirtualnej wspólnocie pamięci jest bardzo budujące, że ja pamiętam, ja sobie zapisywałem sobie takie tweety, nie powiem dziwnych obserwujących, ale właśnie takich obserwujących z bardzo różnych sfer, bo z jednej strony to jakiś chór bachowski z jakiegoś niemieckiego miasta, z drugiej jego konto, z drugiej strony to właśnie na przykład Mark Hamill albo jakiś inny, czasami to jest polityk, czasami to jest jakiś nastolatek, czasami policjant z jakiego, czy komenda policji z jakiegoś miasta i to jest właśnie niezwykłe, że możemy zobaczyć tą całą, z jednej strony my mówimy o skomplikowanej pamięci, ale z drugiej strony my możemy zobaczyć, że ta pamięć może być ważna dla bardzo wielu, bardzo różnych, czasami bardzo nieoczywistych, czy osób, czy grup i to cały czas rośnie i z tego się cieszymy, bo też takie pytanie się pojawiało, kiedy my zaczęliśmy mówić o tych 750 tysiącach, że to może nie w tę stronę, że takie namawianie ludzi i takie działania promocyjne trochę może właśnie nie są odpowiednie dla miejsca pamięci. I oczywiście to jest ryzyko i jest ryzyko przekraczania jakiejś granicy, której myślę, że nie przekroczyliśmy. Ale kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, na takim poziomie znaczenia, to rzeczywiście z jednej strony liczby obserwujących w ogóle mnie nie interesują, bo naszą misją jest pamięć i będziemy tę misję realizować niezależnie, czy mówimy do jednej osoby, czy mówimy do miliona osób. To tak jak teraz, w czasie pandemii przyjeżdżają bardzo nieliczni odwiedzający, ale oni także są oprowadzani i przewodnik oprowadzać będzie tak samo, niezależnie czy oprowadza jedną osobę, czy oprowadza dużą grupę osób. To jest nasza misja pamięci i będziemy ją realizować niezależnie od tego, ile osób będzie chciało z tego skorzystać. Natomiast drugą częścią naszej misji jest edukacja. I tutaj już te liczby i zasięgi i to, do ilu osób możemy dotrzeć, jest dla nas ważna i istotna i z pewnością chcemy dotrzeć nie tylko do miliona na koncie angielskim, na Twitterze, czy 300 kilkudziesięciu tysięcy osób na Facebooku, czy w tej chwili 17,5 tysiąca osób na naszym polskim koncie twitterowym. Pani wspomniała o tym, że mamy dwa konta, mamy Muzeum Auschwitz i Auschwitz Memorial i też zachęcamy Państwa, żeby, jeżeli ktoś z Państwa jest na Twitterze, to można obserwować Muzeum Auschwitz. Więc te liczby są ważne, bo po prostu możemy większą liczbę osób nauczyć o historii i do większej liczby osób ta nasza pamięć dociera. Teraz porozmawiajmy o projekcie. Tak, moim ostatnim pytaniem będzie właśnie o projekt, który ma upamiętniać ważne wydarzenie, rocznicę przypadającą na 14 czerwca. I gdyby pan zechciał opowiedzieć, bo ja mam nadzieję, że ogląda nas na pewno w jakimś stopniu młodzież, ale też rodzice, a jest to projekt, który mogą wziąć udział młodzi ludzie, uczniowie, uczennice. Tak, zbliża się 81. rocznica deportacji pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, 728
mężczyzn z Tarnowa. Głównie to byli Polacy, byli też wśród nich polscy Żydzi, niewielka grupa. I to jest początek funkcjonowania obozu Auschwitz, jaki znamy, bo oczywiście samo przygotowania Niemców do otwarcia i utworzenia obozu to jest bardzo ciekawa i skomplikowana historia sama w sobie, natomiast tą datą, którą my uznajemy za początek działalności obozu, jest 14 czerwca. I znowu, co roku organizowaliśmy obchody rocznicowe, natomiast ten czas pandemii sprawia, że znowu większość rzeczy będzie się odbywać jednak w przestrzeni wirtualnej. Ten program wszystkich wydarzeń nie jest jeszcze gotowy. Myślę, że gdzieś w połowie maja na naszej stronie internetowej będziemy już w stanie podać szczegóły. Natomiast postanowiliśmy w tym roku zrobić coś nowego i jest to dla nas pewien eksperyment. Od jakiegoś czasu wydajemy, nawet mam tą książkę ze sobą, wydajemy serię takich książek, cykl nazywa się Miejsce Prawdy i autorem tego cyklu jest dyrektor Muzeum Auschwitz, Piotr Cywiński. I założeniem każdego z tych tomów, i ich ukazało się chyba już 5, jest to, że o pewnym zagadnieniu, i ten początki Auschwitz poświęcony jest właśnie pierwszemu transportowi, pierwszy transport polskich więźniów politycznych, on opowiada o historii Auschwitz, korzystając tylko i wyłącznie z relacji świadków. To znaczy samym pisanie tej książki to tak naprawdę zbieranie fragmentów relacji i układanie ich w taki sposób, żeby one same opowiadały jakąś historię. Więc jest książka poświęcona snom więźniów, bardzo ciekawa lektura o zupełnie nietypowym i nieoczywistym temacie, o czym więźniowie i o czym byli więźniowie, śnili. Jest książka poświęcona Sonderkommando, czyli tej strasznej części historii Auschwitz. To są głównie Żydzi zmuszani przez Niemców do obsługi krematoriów głównie i to są ludzie wrzuceni w ten świat zagłady. Ale ta pierwsza książka mówi właśnie o tym pierwszym transporcie polskich więźniów politycznych od momentu formowania transportu więzienia w Tarnowie 13 czerwca 1940 roku, poprzez ich przejście przez Tarnów, transport do obozu Auschwitz i te pierwsze kilka tygodni doświadczenia obozowego aż do najdłuższego apelu w historii Auschwitz, to jest lipiec 1940 roku. I tutaj mówią świadkowie. I jest książka i oczywiście zachęcam do tego, żeby tą książką się zapoznać. Ona jest dostępna w naszej księgarni internetowej księgarnia.auschwitz.org. Jest też dostępna w formacie e-booka, ale na 14 czerwca chcemy przygotować taką wersję wideo tej książki, gdzie każdy fragment relacji, a ich jest w tej książce 304, przeczyta inna osoba. I my te fragmenty przygotowane przez uczestników tego projektu zbierzemy, zmontujemy w całość i 14 czerwca opublikujemy. I ponieważ tą ważną częścią doświadczenia i historii pierwszego transportu jest to, że wśród nich było bardzo wielu młodych ludzi. I to byli gimnazjaliści, 16-17-latkowie. I ta grupa jest dosyć spora. Postanowiliśmy zaryzykować znowu i ograniczyć tą grupę uczestników właśnie do uczniów szkół ponadpodstawowych. I zachęcamy do tego, żeby uczniowie szkół ponadpodstawowych zgłaszali się i na naszej stronie internetowej, ale także na Twitterze, na Facebooku można znaleźć formularz, który trzeba kliknąć i się zgłosić. I my za jakieś 2 tygodnie tym uczestnikom wyślemy jeden fragment relacji z tej książki, z prośbą o nagranie tego fragmentu telefonem komórkowym, kamerą. Każdy będzie mógł wykonać to własnymi siłami, żeby odczytać tą relację przed kamerą i wysłać nam ten krótki film, bo to czasami jest jedno zdanie, to czasami są 4 linijki, to są bardzo krótkie fragmenty. I my z nich złożymy, nawet nie wiem, ile to będzie trwało, szczerze powiedziawszy, ile zajmie odczytanie tych 304 relacji, czy to będą 3 godziny, czy 5, czy 2, to jest to ryzyko. I my ten film, czytany przez młodych ludzi, gdzie słowa świadków właśnie będą czytane przez młodych ludzi, chcemy opublikować. No i na razie
patrzę, czy coś się zmieniło, bo to znowu mam to otwarte. My w tej chwili mamy zgłoszeń 54, czyli jesteśmy przy mniej więcej 20%. Także zachęcamy wszystkich, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych i chcieliby tą cegiełkę w pamięci na 14 czerwca jakoś ułożyć, żeby się z nami skontaktowali. To ja, każdy z tych uczestników w tym formularzu zgłoszeniowym, my prosimy, żeby napisał kilka słów. Znaczy, dlaczego to jest dla niego albo dla niej ważne. I ja wybrałem takie dwa krótkie fragmenty, które... No, które są też bardzo ważną refleksją, myślę, w tym akurat projekcie. I pierwszy fragment to jest taki. Moim zdaniem Polacy, niezależnie od wieku, powinni znać historię swojego kraju i ludzi, którzy brali udział w jego powstawaniu. Chciałabym wziąć udział w projekcie, ponieważ wiem, że jeśli historia zostanie opowiedziana na stuletniej warstwie społeczeństwa przez rówieśników, będą oni słuchali jej o wiele chętniej. I druga taka motywacja. Kiedy słyszałam, że Rzymianie przed walką modlili się, żeby ich wróg stracił pamięć, gdyby tak się stało, nie stawiłby im czoła. Chcę wierzyć, że jak życie kształtuje człowieka, tak historia może wpływać na społeczeństwo, pokazując przeszłe zależności i wynikłe z nich sytuacje. Umożliwia przemyślenie ich na nowo, co pomoże zapobiec powrotowi zła. Ważny jest dla mnie symboliczny wymiar projektu. W jego ramach współczesna młodzież będzie mówić słowami pierwszych więźniów obozu. Czyni to z niej pewnego rodzaju medium historii, co jest bardzo ważne, bo podtrzymuje pamięć, która tworzy ludzką tożsamość. I właściwie więcej mi nie potrzeba, to znaczy, jeżeli młodzi ludzie tak patrzą na to, co chcemy zrobić i tak to odbierają, to taki właśnie był zamysł. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Liczę na to, że będzie to przygoda z jednej strony i dla nas, i dla wszystkich uczestników, ale że będzie to taki właśnie bardzo ważny wyraz pamięci młodych ludzi, których często trochę niesprawiedliwie osądzamy, twierdząc, że oni się już w ogóle nie interesują przeszłością i że to nie jest dla nich ważne. I nawet wspomniała Pani o tych różnych badaniach, które często podkreślają, ile osób nie wie o czymś, nie wiem, czym był Auschwitz, i zwykle skupiamy się na tej grupie, która nie wie, ale zapominając, że jest jednak ta grupa, która wie, która się interesuje, i oddamy im głos. Zobaczymy, czy nam się to uda. Znaczy, udać się uda. W jakiej formie to wszystko nam wyjdzie, zobaczymy. Bo być może, jeżeli do tej liczby 304 nie uda nam się dojść, to zawsze każda z tych uczestników może przeczytać dwa fragmenty relacji. To znaczy, opcji, które mamy, jest bardzo dużo. Efekt 14 czerwca. Tak, bardzo zachęcamy, wchodzimy tak na stronę muzeum, na Facebooka, na Twittera można znaleźć formularz i zachęcamy. W ogóle niesamowite są te wypowiedzi, które Pan przed chwilą przeczytał. Podkreślmy, to pisała młodzież na poziomie szkoły ponadpodstawowej, a dojrzałość, która bije z tych słów, jest niesamowita. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas, za to, że w dniu wolnym od pracy i mimo tej, prawda, obowiązków w mediach społecznościowych znalazł Pan czas, żeby wziąć udział w programie, i zachęcamy wszystkich tak do zgłaszania się do tego projektu. Jeśli jest w domu młodzież, można jej o tym powiedzieć i zachęcić. Więc bardzo, bardzo dziękuję za udział w programie. Ja bardzo dziękuję. Naszym gościem był Pan Paweł Sawicki, Muzeum Auschwitz. Dziękuję bardzo ślicznie. Dziękuję za zaproszenie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za 9. odcinek Dawno, dawno czemu, i zapraszam za tydzień na 10. Tymczasem przypominam, że jeśli mają Państwo ochotę, to wszystkie pozostałe odcinki można odsłuchać, są dostępne w formie podcastów. Jeszcze raz dziękuję za to, że wolny dzień, majówkę, postanowili Państwo spędzić z nami. I życzę wszystkiego dobrego, wypoczynku w domu, ale też dużo zdrowia, proszę o siebie dbać, i drodzy Państwo, widzimy się za tydzień. Bardzo, bardzo dziękuję. Reset Obywatelski.